Cześć, witam wszystkich na kanale Kreatywnie i Twórczo w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić świeczkę w puszce po Monsterze. Jest to kolejny DIY, w którym wykorzystamy sobie puszkę po Monsterze. W poprzednim robiłam taką latarenkę, lampkę z tej puszki. Możecie wejść do karty, jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek. A dzisiaj zrobimy sobie świeczkę. I do wykonania tej świeczki będziemy potrzebować jakiejś gotowej, kupionej, zwykłej świeczki oraz puszki po Monsterku. Bardzo polecam puszkę po Monsterku, ponieważ ona ma mega ładną grafikę na niej i bardzo mi się podoba jej design, ale tak naprawdę jakakolwiek też powinna się sprawdzić. I standardowo, tak jak w poprzednim DIY, zaczynam od wycięcia otworu w puszce. Nie musi być to wycięte idealnie, ale im większy otwór, tym lepiej. I pamiętajcie, żeby najlepiej poprosić kogoś o pomoc tutaj, bo można się łatwo pociąć, skaleczyć. Te elementy są dosyć ostre, więc po prostu bardzo na siebie uważajcie. I teraz zabieramy się za przygotowanie tego wkładu w puszce, bo puszka już jest gotowa. Ja, jak widzicie, mam tutaj taki ogarek ze świeczki, taką już wypaloną świecę. I ja wykorzystam z niej wosk, żeby się nie zmarnował. Jeżeli macie jakieś takie stare świece, to też możecie je wykorzystać. I wkładam tą świecę do miseczki metalowej, którą następnie postawię na garnku z ciepłą wodą i w takiej kąpieli wodnej będę rozpuszczać mój wosk. Nie powiem Wam dokładnie, ile potrzeba wosku na taką puszkę, musicie po prostu to jakoś wymierzyć, jak będzie za mało, to dodać, jak za dużo, to wylać ten wosk, ale tak mniej więcej powiem Wam, że większość tej dużej świecy, taka naprawdę spora świeca wchodzi. I teraz należy tak przepołowić tą świecę, żeby delikatnie wyciągnąć z niej knot. To nie jest takie proste, trzeba się trochę narobić, możecie poprosić rodziców, ponieważ no ja się z tym trochę mocowałam, ale w końcu udało mi się to zrobić i do tego i jeszcze do tej kąpieli wodnej dorzucam kredkę woskową, jeżeli chcecie mieć jakiś kolor świecy. I tak wygląda ten knot, ja go zostawiłam z taką wyspą na dole i tak też Wam polecam zrobić. I teraz nasz rozpuszczony wosk, jak widzicie, on się niezbyt zabarwił, ale okazało się, że po zastygnięciu ten kolor jest bardziej widoczny. Ten rozpuszczony wosk wlewamy do puszki i na razie wlewamy taką niewielką ilość, ponieważ chcemy po prostu, żeby knot zaczynał się trochę wyżej. Ja to robię dlatego, że mój knot nie starczy na całą długość puszki, ale jeżeli was jest wystarczająco długi, to możecie pominąć ten krok i zacząć od tego kroku, czyli po prostu od wsadzenia tej bryłki z knotem i zalanie tego woskiem. I jeszcze, żeby mój knot się przy tym nie zalał, to przymocowałam go taką spinką, takim spinaczem do puszki. Teraz trzeba zalać woskiem nasz knot i robimy to tak na 3-4 razy, żeby knot Wam nie wpadł. To zalewamy troszkę, zostawiamy do wystygnięcia, aż to zastygnie i znowu zalewamy i tak dalej, aż będziecie mieć całą puszkę. Stygnie dosyć długo ten wosk, myślałam, że to pójdzie szybciej, a no nie idzie tak szybko, około pół godziny trzeba czekać za każdym wlaniem. Więc no, ale jak będziecie cierpliwi, to wszystko Wam ładnie pójdzie. I nasza świeczka jest gotowa, zobaczcie, wygląda mega, mega ładnie, mi się bardzo, bardzo podoba. Tak się prezentuje w środku, ja już ją troszeczkę wypaliłam, bo chciałam zobaczyć, czy się bardzo dobrze pali. I pali się świetnie, pali się takim wysokim płomieniem.
W dodatku jest mega mobilna, możecie ją wziąć w ręce i się nie oparzycie. I to jest naprawdę super, bo normalne świeczki brudzą wszędzie, a tutaj całej was nagromadzi się w puszce, którą potem możecie wyrzucić, więc jest to świetny pomysł, naprawdę polecam wam zrobić to DIY. Możecie wykorzystać różne kolory puszek i w ten sposób stworzyć sobie piękną dekorację do pokoju, na przykład jeżeli macie pokój w stylu Indie Kid, to będzie naprawdę fajne. Albo na przykład jeżeli macie niebieski pokój, możecie użyć niebieskiej puszki i zrobić sobie taką matching dekorację. A ja wam już dziękuję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!